Dzień dobry Państwu. Znów jesteśmy na gościnnej ziemi sandomierskiej, w miejscowości Faliszowice, w winnicy Nobilis. I z nami jest właścicielka, pani doktor habilitowana Magdalena Kapłan. Jakiś czas temu pokazywaliśmy Państwu, jak wyglądała winnica tuż po przymrozkach. Obiecaliśmy, że spotkamy się za kilka tygodni po to, żeby sprawdzić, jak zalecenia pani doktor w praktyce dały, jakie dały efekty. Magdaleno, co się stało, czy co ty zrobiłaś takiego, że ta winnica wygląda zupełnie, jakby nie było tych problemów wczesnowiosennych? Ostatni raz widzieliśmy się 4 tygodnie temu i przez ten czas staraliśmy się zregenerować nasze krzewy. Tak jak wspominałam, uszkodzenia były znaczne, wszystkie tkanki zielone, rozwijające się pąki, pędy zostały uszkodzone. W zasadzie liczyliśmy na regenerację pąków uśpionych i faktycznie tak się stało. W trakcie tych ostatnich tygodni krzewy rozwinęły się dosyć mocno. Pędy, które wybiły z pąków śpiących, są w bardzo różnej fazie wzrostu. Ten wzrost to jest około 10-15 cm do niektórych przyrostów rzędu 30-40 cm. Pędy, które wybiły z pąków śpiących, najczęściej z pąków śpiących, różnie to bywa w zależności od krzewu i odmiany, ale generalnie ma to miejsce z pąków śpiących. Przy odmianach mieszańcowych, odmianach hybrydowych te pędy zawierają kwiatostany. Na ten moment te kwiatostany już są w większości widoczne. Od 2, 3, 4 kwiatostanów zależy od winorośli. W momencie, kiedy zaczęły wybijać nowe pędy, te pędy, które widzimy, które osiągnęły wielkość 2-3 liści, zastosowaliśmy według zaleceń C-Active Vital. Następnie mieliśmy okres tak zwanych zimnych ogrodników. I tak jak wspominaliśmy w trakcie pierwszego zalecenia, to jest czas, kiedy notujemy ochłodzenie. Może nie spadki temperatury nie poniżej zera, ale to jest ten czas, kiedy jest ochłodzenie. Ono jest takie wyraźne, ewidentne i to jest ten czas, kiedy obserwujemy na krzewach winorośli, nie tylko generalnie na roślinach, objawy niedoboru fosforu. Ten fosfor nie jest pobierany w tych chłodniejszych momentach wegetacji i w tym momencie zastosowaliśmy C-Active Axis po to, żeby dać tym roślinom pełniejszy wigor, dodać energii, po to, żeby one rozwinęły się w pełni. Efekty możecie Państwo zaobserwować. To, co te krzewy, które w tej chwili widzimy, to jest odmiana Solaris. Faktycznie wigor jest widoczny, zadowalający. Rośliny wyglądają na odżywione, zdrowe, bez żadnych objawów, które mogłyby nas martwić. Co teraz z tym stanem? Jak to widzisz? Pamiętam, że wspominaliśmy przy ostatnim komunikacie o zastosowaniu Maxifruta. Miał być zastosowany w fazie początku kwitnienia, chociaż sytuacja jest dynamiczna. Jak oceniasz w tym momencie tą plantację i jaką decyzję podejmujesz a propos dalszego odżywiania? Kondycja roślin jest na pewno dobra. Bardzo bujny, zdrowy wygląd, ta siła wzrostu jest zadowalająca. Kwiatostany, które pojawiły się na pędach, które wyrosły z pąków zapasowych, w naszym przypadku, w naszej winnicy są dobrej jakości. Dobrej jakości, ale wiem, że w terenie nie tylko w rejonie Sandomierszczyzny, ale i również w innych regionach kraju kwiatostany w wyniku tych niekorzystnych warunków pogodowych, w wyniku panującej suszy, która miała miejsce, w niektórych regionach ma miejsce, dochodzi do zamierania części szczytowej kwiatostanów. My w swojej winnicy preparat Maxifruit zastosujemy wcześniej niż to zalecali w pierwszym komunikacie, z tego względu, że istnieje ryzyko, że kwiatostany, które
na pozór wyglądają dobrze, są w pełni rozwinięte, mają dużo pąków kwiatowych. Jest to ryzyko, że one mogą nie w pełni dobrze się rozwijać, mogą zamierać, więc ten preparat, który początkowo proponowaliśmy do zastosowania na początku kwitnienia, zastosujemy przed rozwinięciem kwiatów. Myślę, że pod koniec, że w połowie tygodnia będziemy ten preparat stosowali. Ta kondycja tych kwiatostanów w naszym przypadku jest bardzo dobra. Wynika to z tego, że ten program regeneracyjny, program biostymulujący był stosowany od początku sezonu wegetacyjnego, więc kondycja jest dobra i pewnie kwitnienie i zawiązanie również będzie na tym poziomie zadowalającym. Kolejny etap to z pewnością rozwinięcie pierwszych kwiatów. Kiedy to będzie miało miejsce? Zobaczymy. Pewnie to się będzie różnie układało. Będzie to różny termin w zależności od odmiany, od lokalizacji, od tych warunków siedliskowych, pogodowych, etc. Na pewno mając na uwadze to, że to są kwiatostany z pędów wyrosłych, z pąków zapasowych, trzeba w moim mniemaniu poprawić zdolności zapylenia i zapłodnienia, a następnie utrzymania jagód w gronie. Jeżeli w lokalizacjach, w których jest susza, należy liczyć się z tym, że stopień zawiązania może być dużo słabszy. Pomimo tego, że w naszym przypadku jest to dobra kondycja, w okresie kwitnienia będziemy stosowali również preparat C-Active Gold. Po to, żeby przede wszystkim podać bor i molibden, który będzie wpływał na kondycję kwiatów. W przypadku, kiedy mamy suszę, jest to ryzyko olbrzymie, że zapylone i zawiązane jagody będą się nam osypywać i będzie to prowadziło do powstania takich gron przestrzelonych. W trakcie Twojej wypowiedzi pozwoliłem sobie na niewielką lustrację i znalazłem jedno grono, które już rozpoczyna kwitnienie. O czym to świadczy? Kwitnienie z pewnością będzie zróżnicowane w czasie. Na pewno patrząc na wzrost latorośli widzimy, że ten wzrost jest zróżnicowany, więc ten okres kwitnienia też na pewno się rozłoży w czasie. Jakie będą warunki w okresie kwitnienia? No trudno przewidzieć. Na dzień dzisiejszy one są sprzyjające, ale wysokie temperatury z pewnością będą przyspieszały i ten okres kwitnienia i to kwitnienie będzie krótkie. Z pewnością ta biostymulacja i regeneracja jest również bardzo, bardzo potrzebna w tym przypadku. Ja rozumiem, że tutaj główny cel jest taki, żeby ten długi okres kwitnienia zabezpieczyć w roślinie niezbędną zawartość substancji mineralnych, pierwiastków, które odpowiadają chociażby o sam proces zapylenia, zapłodnienia, no i doprowadzić do powstania gron, które będą w jak najlepszej i jak najbardziej do siebie zbliżonej kondycji. Tak, no to jest to clue, to jest to najistotniejszy cel naszych zabiegów, ale też warto pamiętać, że w okresie kwitnienia ma również miejsce inicjacji pąków kwiatowych na rok przyszły. Ta inicjacja pąków kwiatowych rozpoczyna się na naszych latoroślach, czyli pędach zielnych, które wyrosły w tym roku, począwszy od nasady w kolejnych pąkach idąc ku tej części szczytowej. I tak się składa, że w okresie kwitnienia inicjacja pąków kwiatowych ma właśnie miejsce u tych pąków, które w przyszłym roku będziemy wykorzystywać jako te pędy owoconośne. Wydatek energetyczny w tym czasie jest olbrzymi, biorąc pod uwagę to, że te kwiatostany, one wyglądają pięknie, są pięknie rozwinięte, to jednak to są kwiatostany z tych pąków zapasowych, tak. Więc tutaj na pewno należy o kondycję tych kwiatów zadbać. Z pewnością rok 2024
będzie należał do najtrudniejszych sezonów, z jakimi zmierzyliśmy się do chwili obecnej. Ale to pewnie nie tylko w winnicach, cały sektor sadowniczy tak, będzie go wspominał. Ale mówiąc o winnicach, to z pewnością przymrozki. W naszej lokalizacji one były takie znaczące, jednokrotnie wystąpiły, ale mam liczne telefony, że w wielu lokalizacjach i w trakcie zimnych ogrodników były spadki, które uszkodziły te wyrastające latorośla, także regeneracja również ich jest bardzo wskazana, potrzebna. Również wiem, że dochodzi do zamierania kwiatostanów, części kwiatostanów, to o czym już wcześniej mówiliśmy. Wiem, że są winnice, które uległy gradobiciu. Również regeneracja w takich przypadkach jest bardzo wskazana. No i przede wszystkim sezon patogenów grzybowych, który rozpoczyna się. Mamy olbrzymią presję na ten moment infekcji mączniaka rzekomego. Zmieniliśmy kwaterę. Ostatnio ona wyglądała najgorzej i troszkę obawiałem się, jak sobie poradzą tak młode nasadzenia z tymi warunkami, które musiały odeprzeć. Magdaleno, jak to wygląda? Powiedz, moim zdaniem jest lepiej. No wygląda to nieźle, biorąc pod uwagę, że to, że te wszystkie pędy, które wyrastały, zostały zmrożone. Obawiałam się bardzo o tą kwaterę. To jest kwatera trzyletnia i pnie, zarówno jak i ramiona, zostały wyprowadzone w tym roku, więc wszystkie te pąki główne zostały uszkodzone. Jednak regeneracja była na tyle skuteczna, że pędy, które widzicie Państwo, no, są z kwiatostanami. Te kwiatostany są piękne, dorodne. Wszystko wskazuje na to, że no, to owocowanie, jeśli zadbamy o ten okres okołokwitnieniowy, powinno być na przyzwoitym poziomie. Ono na pewno będzie słabsze niż w latach, niż powinno być, bo to jest trzyletnia kwatera, ale no, niewątpliwie plonowanie będzie zadowalające. No, tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, w tej części szczytowej tej łozy, wyrastają pędy bez kwiatostanów. Zobaczymy, jak my je będziemy prowadzić w kolejnych latach. Myślę, że ta wiosna przyszłego roku, jeśli chodzi o formę prowadzenia, ona nam pokaże, w którą stronę pójdziemy. Ale na dzień dzisiejszy widzimy pięknie wykształcone, duże, dorodne kwiatostany i nasza rola na ten moment to przede wszystkim utrzymać te pąki kwiatowe, te jagody, które się zawiążą. Ja tak szybciutko policzyłem i widzę, że na jednej łozie mamy około 8 kwiatostanów, czyli mniej więcej po 2 na latorośli. To wydaje się optymalne, jak na ten wiek i na ten moment. Tak, to jest z pewnością optymalna ilość, ale też nie możemy mocno redukować tych kwiatostanów, ponieważ to jest już trzeci rok. Ten system korzeniowy u tych roślin jest na tyle rozbudowany i myślę, że ta proporcja między wzrostem nadziemnym a częścią podziemną jest zachowana. No, ja jestem optymistycznie nastawiona na ten sezon. Zobaczymy, co dalej pogoda przyniesie, ponieważ te prognozy są takie dosyć niepokojące. Spróbujemy pogodzie pomóc. Wspominałaś o tym, że przyspieszasz w tej chwili zastosowanie MaxiFruta, preparatu MaxiFrut NMX. Będziemy stymulować roślinę do wytwarzania własnych fitohormonów. Będzie podany C-Active Gold z dużą dawką boru, który jest na nośniku aminokwasowym, oczywiście molibden też tam występuje, ale będziemy chcieli jeszcze wzmocnić roślinę i jak rozumiem MaxiFruit NMX pójdzie w drugiej dawce jeszcze po goldzie. Tak, ja jestem zwolenniczką od wielu sezonów dwukrotnej aplikacji tego preparatu, również pod koniec kwitnienia, ponieważ to na pewno utrzyma większą ilość jagód w gronie, a jagody, które już są, które doszło do zapylenia, do zawiązania, z pewnością będą w lepszej kondycji. Także z pewnością ten preparat w dwóch terminach będzie zastosowany. Świetnie. Mamy w takim razie plan
na najbliższy miesiąc. I cóż, jeśli zdrowie pozwoli, zaprosimy Państwa na kolejny komunikat, gdzie będziemy mieli już grona wielkości fasoli? Grochu, ziaren grochu. I wówczas będziemy mogli Państwu podpowiedzieć, jak zadbać o ten finalny, najlepszej jakości plon i później wino. To też jest ważne, tak, ponieważ zobaczymy, co pogoda nam przyniesie, jakie będą warunki pogodowe. Zobaczymy. Świetnie. Dziękujemy serdecznie i żegnamy się z gościnnej ziemi sandomierskiej.